Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj obalę 15 mitów na temat kreatyny, tak żebyście dokładnie wiedzieli, co wiąże się z przyjmowaniem tego suplementu. Wszystko to odbędzie się na podstawie badań i przechodzimy do dzisiejszego materiału. Zapraszam! Pierwszy mit to, że kreatyna zalewa. Oczywiście jest to prawda, tyle że ludzie to źle interpretują, ponieważ to zalanie tyczy się komórek mięśniowych, bo kreatyna wiąże w nich pewną ilość wody, przez co mięśnie powiększają swoją objętość i to też jest dobre środowisko sprzyjające rozwojowi tego mięśnia. No bo tkanka mięśniowa w większości składa się z wody. Natomiast to nie ma nic wspólnego z retencją wody podskórnej, jak większość ludzi myśli. Także jak zaczniesz suplementować kreatynę, to twój wygląd może się co jedynie polepszyć, ale nie będzie to miało nic wspólnego z retencją na brzuchu. Kolejny mit to, że kreatyna rozwala nerki. Kreatyna jest najlepiej przebadanym suplementem, jaki możecie kupić. Żadne BCA, glutamina, HMB nie ma tak bogatej literatury jak właśnie kreatyna i zostało udowodnione na tysiące różnych sposobów, że jest ona bezpieczna, jeżeli przyjmujemy ją w racjonalnych ilościach, ale to tak jak ze wszystkim. Mit wziął się stąd, że faktycznie przy niewydolnościach nerek odradza się suplementację kreatyny, albo przynajmniej trzeba bardzo uważać, natomiast te rekomendacje nie tyczą się osób zdrowych. Bo właśnie u tych osób ze spokojem możecie suplementować kreatynę i nie musicie się obawiać o swoje nerki. Kolejny mit to, że kreatynę należy suplementować w cyklach. I zwolennicy tego podejścia powiedzą, że kreatynę należy suplementować przez okres 4 do 8 tygodni, potem zrobić przerwę i po miesiącu do niej wrócić. Jest to bez sensu, ponieważ nie korzystamy z pełnego potencjału, jaki daje nam ten suplement. Jeżeli będziemy suplementować kreatynę przez cały czas, to będziemy korzystać z jej dobrodziejstw przez okres miesięcy, a nie tylko kilku tygodni podczas cyklu. I też faza wysycenia trwa około 3-4 tygodni, więc jeżeli zaraz mielibyśmy ją odstawić, no to tak naprawdę nie korzystamy na niej zbyt dużo. Dlatego ja jestem za stałą suplementacją i badania pokazują, że jest to jak najbardziej dobre i bezpieczne podejście. I stała suplementacja w ilości 300 g na każdy kilogram wagi ciała, bądź uproszczając 5 gramów dla każdego, bo te 300 wystarczają nawet dla osoby, która waży 160 kg przez cały czas, da Ci optymalne rezultaty. Jak odstawisz kreatynę, to stracisz wypracowany efekt. I oczywiście jest to nieprawda. Po odstawieniu tego suplementu nie będziemy korzystać z jej dobrodziejstw, więc co jedynie może spaść nam lekko siła. Natomiast to, co wypracowaliśmy, jeżeli zadbamy o odpowiednią dietę i trening, zostanie razem z nami. Kolejny mit to, że kreatyna powoduje łysienie. I swojego czasu było niezłe zamieszanie w internecie na ten temat. Wszystko w związku z publikacją jednego badania, gdzie wykazano, że suplementacja kreatyną powoduje wzrost poziomu dihydrotestosteronu, a ten z kolei jest mocno powiązany z łysieniem typu męskiego. Tyle, że to badanie było bardzo słabo przeprowadzone. Ja go nie uznaję, było tam dużo nieścisłości i poza tym żadnego innego badania w temacie po prostu nie ma. Żadne inne badanie nie utwierdziło nas w tych rewelacjach, że kreatyna równa się łysienie, dlatego ja jestem zdania, że raczej nie ma się czego obawiać, no ale nie ma też literatury na ten temat. Musisz zacząć od fazy ładowania. I oczywiście w fazie ładowania nie ma nic złego, bo to spowoduje to, że nasze mięśnie szybciej wysycą się tą kreatyną, więc też szybciej zauważymy jej działanie. I tak faza ładowania 15 gramów przez 7 dni i potem dawka podtrzymująca też może być dobrą strategią. Natomiast badania pokazują, że po 3-4 tygodniach nie ma absolutnie żadnej różnicy między stałą suplementacją 5 gramów dziennie od samego początku jej przyjmowania, a kimś, kto robi fazę ładowania. Dlatego jest to tylko i wyłącznie nasz dobrowolny wybór. Jabłczan kreatyny jest lepszy niż mono, bądź dowolna forma kreatyny jest lepsza od drugiej. W komórkach mięśniowych nie znajdziemy jabłczanu kreatyny czy monohydratu kreatyny, tylko znajdziemy tam wolną formę kreatyny
oraz fosfokreatynę. Dlatego forma jej podania nie będzie miała absolutnie żadnego znaczenia, bo zawsze to, co działa w naszym organizmie, to po prostu kreatyna. Dlatego najlepiej jest kupić najtańszą i najbardziej przebadaną formę, czyli właśnie monohydrat. Przyjmowanie kreatyny z cukrami, na przykład dekstrozą, poprawia jej wchłanialność. I tutaj badania pokazują, że wchłanialność monohydratu z przewodu pokarmowego sięga prawie 100%. Dlatego nie ma co aplikować dodatkowych cukrów, żeby poprawić wchłanialność. Jedyny potencjalny mechanizm, który tutaj może zadziałać, to to, że wydzieli się insulina, a ta transportuje kreatynę do komórek mięśniowych. Natomiast w dłuższej perspektywie nie będzie to miało znaczenia, bo nasze mięśnie wysycą się tym związkiem tak czy siak. I oczywiście nie trzeba tutaj suplementować dekstrozy, wystarczy przyjąć kreatynę do posiłku i uzyskamy dokładnie taki sam efekt. Kreatynę należy przyjmować tylko przed bądź po treningu. I w świetle dostępnych badań ta druga opcja, czyli kreatyna po aktywności fizycznej, wydaje się lepszym rozwiązaniem ze względu na zwiększoną wrażliwość insulinową. Natomiast w praktyce to ma tak marginalne znaczenie, że nie ma szans, żebyście zobaczyli jakąkolwiek różnicę. Dlatego suplementujcie kreatynę tak jak wam wygodniej, o każdej porze dnia, nie ma to większego znaczenia. Kobiet lepszy będzie jabłczan, bo on nie zalewa. I tutaj nie ma żadnego rozróżnienia między formą kreatyny, a tym, jaką mamy płeć. Dlatego kobiety z powodzeniem również mogą suplementować najtańszy, najbardziej przebadany monohydrat, ale należy liczyć się z tym, że nasza beztłuszczowa masa ciała nieco wzrośnie ze względu na lepsze nawodnienie komórek mięśniowych. I tutaj kobiety mają troszkę większą tendencję do panikowania, ale tak jak powiedziałem na początku, forma podania kreatyny nie będzie miała przełożenia na to, tylko trzeba się po prostu z tym liczyć. Kreatyna to sterydy. I wychodzi na to, że wszyscy są na środkach dopingujących, no bo kreatynę normalnie możemy znaleźć w pożywieniu. Chociażby 1 kg wołowiny dostarcza nam 4 gramy kreatyny. Dlatego twoja babcia jest na sterydach. Kreatynę można łączyć z kofeiną, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Kreatyna w tabletkach jest mniej skuteczna. Forma podania kreatyny, czy to będą kapsułki, tabletki czy proszek, nie ma żadnego znaczenia, byle żeby to był najtańszy i najbardziej przebadany monohydrat. Nie możesz suplementować kreatyny na redukcji. I ten mit wywiązał się z tego, że kreatyna powoduje wzrost wagi, a przecież na redukcji zależy nam na tym, żeby tą wagę zbijać. Tyle, że tak jak już mówiłem wcześniej, to jest beztłuszczowa masa ciała, tylko i wyłącznie woda zgromadzona w mięśniach i to może też działać antykatabolicznie, czyli będziemy robić lepsze treningi, zachowamy więcej siły, więc też utrzymamy więcej masy mięśniowej, co będzie miało dobre przełożenie na kompozycję naszej sylwetki. Więc jak najbardziej kreatynę można suplementować zarówno w okresie budowania masy mięśniowej, jak i redukcji tkanki tłuszczowej. Podczas suplementacji kreatyną musisz dużo więcej pić. I tutaj faktycznie kreatyna wiąże pewną ilość wody w komórkach mięśniowych i badania pokazują, że po okresie ładowania, czyli wysycenia kreatyną, może nam przybyć około 1,5 litra wody. Więc jeżeli rozbijemy tą wartość 1,5 litra na około 3 tygodnie, to wychodzi na to, że musimy spożywać o 70 ml wody więcej dziennie. Są to marginalne ilości i bardziej koncentrowałbym się na tym, żeby po prostu być dobrze nawodnionym, gdyż wiemy, że skutki odwodnienia to właśnie pogorszenie samopoczucia, pogorszenie siły, nastroju i to ma negatywny wpływ na trening. Dlatego ogólnie powinniśmy spożywać mniej więcej 40 ml na każdy kilogram wagi ciała i nigdy nie dopuszczać do pragnienia. Wtedy będziemy odpowiednio nawodnieni i tutaj suplementacja kreatyną niewiele zmienia. Jeżeli jednak to odwodnienie podczas suplementacji kreatyną by wystąpiło, to nie rozwalimy sobie nerek, co jedynie będziemy mieli problemy żołądkowe. Podsumowując, 5 gramów kreatyny przez cały czas monohydratu będzie miało pozytywny wpływ na waszą siłę, na budowanie masy mięśniowej. Profilaktycznie po okresie 8-10 miesięcy zrobiłbym krótką przerwę, powiedzmy na miesiąc, potem bym znowu wrócił do tej suplementacji. Nie musicie robić fazy ładowania, nie musicie przejmować się porą dawkowania kreatyny. To jest tylko i wyłącznie dodatek do waszej diety i treningów i też nie będzie to miało jakiegoś ogromnego przełożenia na waszą sylwetkę, bo to nadal jest tylko i wyłącznie maksymalnie 5% całego efektu. To by było na tyle. Mam nadzieję, że rozwiałem te najpopularniejsze mity. Jeżeli jeszcze jakieś pozostały, to możecie zastrzelić mnie w komentarzu na dole. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam.